Cześć Wam, słuchajcie, dzisiaj zabiorę się za recenzję tej ładowarki. Jest to ładowarka z firmy XTAR. Listę wszystkich formatów, jeżeli chodzi o ogniwa cylindryczne, wrzucę Wam tutaj gdzieś w screenie. Ja dodatkowo do tej ładowarki mam od producenta, od dystrybutora tego sprzętu przeznaczone na testy dwa ogniwa 26650, dwa ogniwa 21700, dwa ogniwa 18650 i są to ogniwa litowe oraz dwa ogniwa o pojemności 2500 mAh. Jest już to ogniwo niklowe. Zobaczymy, czy ta deklarowana pojemność przy tych ogniwach się zgadza. Dodatkowo przygotowałem sobie tutaj 8 sztuk ogniw. Są to ogniwa, które testowałem na ładowarce MEGA Cell Charger, którą uważam za taką ładowarkę referencyjną. I jeżeli wyniki z tej ładowarki będą się pokrywały z wynikami z MEGA Cell Charger, uznam, że ładowarka jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o styczność moją z tego typu ładowarkami, to ona ma dosyć bogatą historię. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Jeżeli chodzi o parametry techniczne tego urządzenia i jakieś feature'y, które ona posiada, wrzucę Wam tutaj screeny, ponieważ z głowy nie pamiętam. Gruba instrukcja, miły akcent, że mamy polski język, więc możemy się spokojnie zaznajomić ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Możemy ładować prądem o natężeniu 3 A, ale tylko dwa ogniwa. Możemy ładować prądem o natężeniu 2 A, wtedy możemy wykorzystać 4 sloty, albo możemy wykorzystać wszystkie 8 slotów i wtedy maksymalne natężenie prądu wynosi 1 A. I mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ładujemy ogniwa. Ładowarka standardowo ma na ekranie wyświetlać wszystkie informacje związane z testowanym ogniwem, ma testować rezystancję. Najprawdopodobniej, jak wszystkie tego typu ładowarki, mierzą rezystancję, czyli metodą po DC. Powiem Wam, że jest to metoda, która pokazuje, ile ogniwo jest warte, w sensie jaka jest jego wydajność prądowa podczas obciążenia, i jest to dobre przy budowaniu pakietów. Jednak przy określaniu stanu ogniwa najbardziej popularną i najbardziej taką dobrą techniką jest pomiar impedancji. Trochę to dziwne przy pomiarze dla baterii, gdzie mamy do czynienia z prądem DC, ale tak faktycznie jest. Mamy wtedy tego typu miernik, który mierzy tą impedancję właśnie po AC, i tak też robią producenci ogniw. Zawsze w notach katalogowych każdego typu ogniw, czy to litowo-jonowe, czy fosforanowe, zawsze mamy podaną w karcie impedancję. Tutaj na pewno ładowarka będzie mierzyła tą metodą po DC. Wtedy możemy sobie określić, jaka jest maksymalna obciążalność prądowa danego ogniwa i widzimy, czy podczas obciążenia to napięcie będzie na ogniwie spadało. Jednak ta metoda jest dosyć zawodna, ma duży margines błędu. Wiem z doświadczenia, że w praktyce wychodzi to po prostu różnie. I mamy standardowo takie funkcje jak ładowanie, mamy takie funkcje jak test pojemności i to, co jest bardzo fajne i na plus, mamy możliwość przejścia w tryb magazynowania. No cóż, zobaczmy samą ładowarkę. Wydaje się być dobrze spasowana, nic nie wystaje. Plastik nie śmierdzi, także to nie jest taka tandeta. Mamy tutaj sprężyny dociskowe. Zasilanie jest po USB-C. W zestawie jest ładowarka o wydajności maksymalnej 45 W. I ładowarka startuje. Gumowe nóżki, które są tutaj w ładowarce, bardzo dużo ich, powiem Wam, jest, ale dzięki temu, jeżeli ona jest postawiona, to po prostu się nigdzie nie przemieszcza. Ogniwa 18650. Ciekawe, bo z takim zakończeniem, czyli nie takim typowym jak dla ogniw 18-650, deklarowane 500 cykli, pojemność 3600 mAh. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Ciekawy jestem, czy wyciągnął taką pojemność. Przejdźmy już do samego testu. Ogniwo wkładamy zgodnie z grafiką, plus w tym kierunku, minus w tym kierunku i automatycznie po kilku sekundach rozpoczął się proces ładowania. Natężenie wynosi 1 A i ogniwo się ładuje. Elektronika oczywiście sama rozpoznaje, czy to jest ogniwo litowe, czy to jest ogniwo niklowe, ale sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. I mamy informację, że jest to ogniwo niklowe, czyli ładowarka poprawnie rozróżnia typy ogniw. Jeżeli chcemy przeprowadzić test pojemności, czyli pełne naładowanie ogniwa, a potem rozładowanie, naciskamy mody i przytrzymujemy. Wchodzimy w tryb testu pojemności, naciskając current, wybieramy sobie dowolny prąd ładowania dla tego testu. My tutaj wybierzemy maksymalny dostępny, 3000 mA. Zapewne ładowarka sama wykrywa, jakie jest obciążenie ładowarki i po prostu ten prąd ogranicza, to co wspominałem na początku. 3 A są zarezerwowane dla 2 ogniw, 2 A dla 4, a jeżeli obładujemy całą ładowarkę, będzie to już tylko po 1 A na ogniwo. Mamy ogniwa 21700. Podobny design, te same koszulki. Tutaj producent deklaruje 4900 mAh. Tutaj, jak widzicie, jest fajnie rozdzielone, ponieważ dla tych 4 slotów jest oddzielny ekran i oddzielne sterowanie. I dla tych 4 slotów jest oddzielny ekran i oddzielne sterowanie. Przytrzymujemy, aż pojawi się grat i zmieniamy sobie current na 3000 i wszystkie ogniwa są na etapie ładowania. Mamy tutaj jeszcze 2 kolejne ogniwa. Są to ogniwa 26650. Największe ogniwa, jakie ta ładowarka może przyjąć. Nie damy rady obok siebie 2 ogniw zamontować. Możemy zamontować to obok tego, ale gdybyśmy mieli same takie grube, to musiała być przerwa, czyli ogniwo, przerwa, ogniwo, przerwa. Dlatego montujemy je tutaj w sąsiednim slocie. Mamy prawidłowo wykryte ogniwa, ale dodatkowo wrzućmy sobie jeszcze, żeby tą ładowarkę troszkę dociążyć, 2 ogniwa niklowe o pojemności 2500 mAh. Robimy dokładnie tak samo, przytrzymujemy, wybieramy sobie maksymalny prąd ładowania. Dam kilka sekund ładowarce, aby sama ustaliła sobie natężenia prądu. Sprzęt zostawiam. Do zobaczenia za kilka godzin. I witam Was ponownie. Minęło 24 godziny. Troszeczkę test na tej ładowarce trwa, ale wszystkie testy się już zakończyły. Aktualnie trwa tylko i wyłącznie ładowanie. Co do uzyskanych pojemności, są jak najbardziej zgodne z tym, co deklaruje producent na ogniwach. Ogniwo 3500 uzyskało pojemność lekko ponad 3500. Ogniwo 3600 uzyskało 3700, ogniwo 4900 uzyskało 5290, kolejne 4900 5270, pierwsze ogniwo niklowe uzyskało 2550 i drugie ogniwo niklowe 2580 oraz ostatnie ogniwa 5490, prawie 5500 i kolejne 5500. Wszystkie testowane ogniwa wykazały większą pojemność niż deklarowaną. Zaznaczę tylko jedną rzecz. Proces rozładowywania jest prowadzony takim samym obciążeniem. Jest to obciążenie 300 mA. Moim zdaniem bardzo małe obciążenie. Jednak takie ograniczenia ładowarka ma. Nie ma zastosowanego tutaj żadnego wentylatora. Nie ma takiej potrzeby. Pasywne chłodzenie spokojnie wystarcza. A sama ładowarka podczas testu się po prostu zbytnio nie nagrzewa. To jest na plus, na minus jest to, że to obciążenie po prostu jest bardzo małe. Ok, ja nie będę czekał do końca testu, w sensie aż te wszystkie ogniwa się naładują, ponieważ test pojemności wykazał, że ogniwa jak najbardziej spełniają swoją specyfikację. Chciałem Wam teraz pokazać następną rzecz, jeżeli chodzi o tą ładowarkę, czyli w momencie jak uruchomimy tryb storage, część ogniw będzie ładowana, część rozładowywana, ale ogólne założenia są takie, że mają one wszystkie mieć napięcie do przechowywania. Dla ogniw litowo-jonowych jest to 3,6, 3,5 V. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. A więc przytrzymujemy sobie modę, przechodzimy na storage, czekamy chwilkę. Te wszystkie ogniwa mają napięcie większe niż 3,6 V, dlatego wszystkie tutaj ogniwa będą rozładowywane do tego właśnie napięcia. Na wszystkich slotach mamy napięcie 3,6, 3,6, 3,6, 3,6. Oczywiście tam, gdzie są ogniwa niklowe 1,29, 1,29. Pod tym względem ładowarka bardzo fajnie sprowadziła wszystkie ogniwa do tego napięcia storage. Mam tutaj 8 sztuk ogniw referencyjnych, które testowałem na ładowarce MEGA Cell Charger. Ogniwa załadowane i przechodzimy w tryb testu pojemności i maksymalna wydajność prądowa. Tak więc z mojej perspektywy widzimy się najprawdopodobniej jutro. Test jest zakończony. Oczywiście tutaj nie wszystkie sloty pokazują dan, ponieważ niektóre ogniwa się jeszcze ładują, ale sam test pojemności jest już zakończony. Wyniki będę zaokrąglał. Pierwsze ogniwo 2200 na ładowarce XTAR 2300. Tutaj mamy 2000, 2100, 2800, 3100, 2200, 2300, 2000, 2200, 2000, 2100, 2300, 2700, 2000, 2000. Te ogniwa były testowane natężeniem czy też obciążeniem 1000 mA, a tutaj mamy do dyspozycji maksymalnie 300 mA. Można było liczyć na to, że te wyniki nie będą identyczne, ale wyniki są większe niż te z ładowarki MEGA Cell Charger, więc można uznać, że ładowarka te testy robi w miarę poprawnie. Tutaj moglibyśmy zakończyć to wszystko i przejść do podsumowania, ale chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Mam tutaj ogniwa, które mają bardzo niskie napięcie, 0,76, 0,59, 0,606. Jak oglądacie mój kanał, to bardzo dobrze wiecie, że ja takim ogniwom daję szansę, ponieważ to, że ogniwo litowo-jonowe rozładowało się tak nisko, nie znaczy, że jest uszkodzone. I jeżeli podczas wzbudzania tego ogniwa ono się nie będzie grzało, takie ogniwo jest potencjalnie bardzo dobrym ogniwem. Zresztą to potwierdziłem, na mojej ścianie mam takich ogniw co najmniej 40%, które zreanimowałem i ten magazyn już przecież ciągnie trzeci, czwarty rok i nie ma tutaj z nim żadnego problemu, więc to się potwierdziło. Żeby wzbudzić takie ogniwo, trzeba je podpiąć najlepiej pod zasilacz laboratoryjny i wzbudzać delikatnie bardzo małym natężeniem prądu, aż osiągnie powiedzmy te 2,5 do 3 V. I dopiero wtedy je normalnie ładować. Jeżeli podczas tego procesu nie będzie się grzało, jest to dobre ogniwo. Nasze ogniwa do reanimacji. Pierwsze, drugie i trzecie. 120 mA jest ok. Jak na wzbudzanie jest spoko. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Bardzo fajnie to wyglądało. Oczywiście te ogniwa litowe ładowarka wykryła jako ogniwa niklowe. Ale je ładowała i już dochodziło tutaj do bardzo fajnego napięcia. Spróbujmy w taki sposób, że wyłączymy ładowarkę, włączymy ją ponownie. Zostały wykryte jako ogniwa niklowe. Zobaczymy, czy podejmie znowu próbę ładowania. Idzie. Udało się. W pewnym momencie ładowarka przeskoczyła po przekroczeniu 2 V z ogniw niklowych na ogniwa litowe, czyli już wykrywa poprawnie i ładuje dalej ogniwo. Jak widzicie, bardzo fajnie sobie poradziła z reanimacją ogniw. Jeżeli chodzi o takie jakieś podstawowe testy, robicie od czasu do czasu jakieś małe pakiety, do jakichś elektronarzędzi, ale macie też starego typu ogniwa niklowe, różnego innego typu akumulatorki. Ta ładowarka Wam się naprawdę spodoba i będzie fajnym uzupełnieniem takiego warsztatu, ponieważ oprócz tego, że naładujecie dużo formatów różnych ogniw cylindrycznych i nie tylko litowych, ale również niklowych, to macie tutaj do dyspozycji 8 stanowisk. Ładowarka jest też testerem, więc przetestujecie ewentualną pojemność danego ogniwa, naładujecie to ogniwo, sprawdzicie rezystancję, na koniec będziecie mogli wykorzystać funkcję trybu storage. Potrafi bardzo fajnie poradzić sobie z reanimacją ogniw litowych. To są naprawdę duże plusy tego sprzętu i jeżeli tylko łapiecie się w opisie, który Wam przedstawiłem, to z tego sprzętu będziecie naprawdę zadowoleni. Teraz przejdę do minusów, bo troszeczkę tych minusów jest. Po pierwsze, ona automatycznie dobiera natężenia prądu, jakimi ładujemy te ogniwa. W pewnym sensie nie mamy nad tym kontroli i ładowarka tutaj troszeczkę sama decyduje nad tym, ile tej mocy przydziela na konkretne ogniwo. I dla mnie to jest minus, ponieważ nie mam na tym kontroli, a jednak tą kontrolę lubię mieć. Kolejna sprawa jest tego typu, że ładowarka nie ma wbudowanych czujników temperatury, czyli po prostu podczas testu, jeżeli któreś z ogniw się zacznie mocno grzać, to ładowarka nie zatrzyma procesu ładowania, ponieważ nie ma takiej funkcji. No i tutaj ryzykujemy troszeczkę uszkodzenie sprzętu, jeżeli tego nie monitorujemy sami, nie przychodzimy co jakiś czas i nie sprawdzamy, czy to ręką, czy to termometrem, czy tutaj coś złego się nie dzieje. Kolejną rzeczą jest to, że wydajność podczas testu obciążenia jest bardzo mała. 300 mA na slot. Bez względu na to, czy mamy dwa ogniwa, czy jest ich 8. Jest to 300 mA na slot i to jest maksymalne obciążenie podczas testów ogniw. Z mojej perspektywy podczas testów takich ogniw przydałoby się, żeby to natężenie wynosiło co najmniej 0,5 A. 1 A już byłoby cudownie, ale te 500 mA powinno być. 300 mA jest takim dosyć słabym obciążeniem. Ładowarka praktycznie w ogóle się nie grzeje, są to bardzo małe temperatury jak na ładowarkę i tester do ogniw, więc tutaj jest naprawdę spoko, ale to obciążenie jest bardzo małe i musicie mieć tego świadomość. Jeżeli planujecie robić większe prace, na przykład będziecie chcieli budować dużo pakietów, ja już na Waszym miejscu zastanowiłbym się nad innym typem testera. Na pewno bym polecił Wam MEGA Cell Charger, gdzie duże ilości testów na tej ładowarce są po prostu bardzo przyjemne i mało absorbujące. Tamta ładowarka ma naprawdę masę funkcji. Przez cały proces kontroluje, co się dzieje z ogniwem, łącznie z temperaturą, więc tam to jest bardziej sprzęt do takich rozszerzonych testów, ale tutaj taka ładowarka, jeżeli potrzebujecie sprzętu do amatorskiej pracy w warsztacie, zbudowania raz na jakiś czas pakietów, przetestowania różnego typu ogniw, które macie i też nie w dużej ilości, do ładowania jakichś baterii, akumulatorków, które posiadacie w domu, zarówno litowych jak niklowych, to ze sprzętu będziecie naprawdę zadowoleni. W innym przypadku, jak wspomniałem, polecam Wam MEGA Cell Charger lub ładowarki o troszeczkę większych możliwościach, jeżeli chodzi o te parametry, które Wam tutaj wymieniłem. Dzięki Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej!